Joanna Olszańska. Na co dzień zajmuje się tym, co niewidoczne dla oczu. Pracuje jako mikrobiolog w jednym z warszawskich szpitali. Dzięki słowu od Boga odkryła pasję w tańcu klasycznym, a dokładnie w balecie. Zakochana w Bogu. Członek wspólnoty Syjon działającej na warszawskim Ursynowie, w której posługuje charyzmatem proroczym. Ma szeroko otwarte oczy, uszy i serce na głos Boga. Jej misją jest dzielenie się z innymi tym, co Bóg ma w sercu. Joanna, bardzo się cieszę, że się dzisiaj widzimy, że trochę choroby nam krzyżowały po drodze plany, ale się udało, czyli nie ma przypadków i właśnie dzisiaj miałyśmy się spotkać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zacznijmy od samego początku, bo myślę, że tak jest najciekawiej też. Jak wiara pojawiła się w Twoim życiu? No to już chyba od urodzenia, bo wychowywałam się w bardzo takiej religijnej, pobożnej rodzinie. I od małego kościół był gdzieś tam blisko, wspólne odmawianie pacierza rano i wieczorem z babcią czy z dziadkiem. Później przyszedł trochę taki etap buntu i sprzeciwu wobec, bo moje koleżanki przestały chodzić do kościoła, a ja nie rozumiałam, dlaczego ja muszę chodzić. No, ale tutaj moja mama bardzo mocno chciała mnie utrzymać. Takie budowanie relacji z Bogiem zaczęło się mniej więcej 7-8 lat temu, kiedy do mojej rodzinnej parafii, w mojej rodzinnej miejscowości przyszedł ksiądz, który chciał coś zmienić, chciał coś zrewolucjonizować i myślę, że mu się na tamten czas udało bardzo i pociągnął za sobą bardzo dużo ludzi. On wymyślił takie cykle kazań, które opierały się na jakimś danym temacie. I właśnie pierwszy z takich cyklów, który wymyślił, miał tytuł Poznaj Jezusa przez moc Słowa Bożego. I Jezus był przedstawiany jako taki lew ryczący, który takim mocnym głosem do nas mówi i wręcz ryczy i prosi o to, abyśmy się do Niego zwrócili. No i to zaczęło gdzieś tam rezonować w moim sercu, aż w końcu ksiądz wpadł na pomysł, że trzeba zorganizować kurs Nowe Życie, aby ludzie oddali swoje życie Jezusowi i aby wyznali Jego Panem swojego życia. No i ja się zapisałam na taki weekendowy kurs i chyba to było takim największym przełomem w moim życiu. Właśnie takie głośne powiedzenie, że tak chcę, żeby Jezus wszedł do mojego życia, tak chcę, żeby On mnie prowadził, żeby był moim Panem. Ja wtedy planowałam w ogóle karierę na uczelni i doktorat i pracę taką naukową stricte, a po tym kursie wróciłam do Bydgoszczy, bo studiowałam w Bydgoszczy i powiedziałam, że ja wracam do domu, bo tam coś na mnie czeka. I wiedziałam, że czeka na mnie Bóg i czeka na mnie wspólnota, którą wtedy tworzyliśmy właśnie z tych niedzielnych spotkań, kazań. Czy nie czułaś się skrytykowana właśnie przez to swoje środowisko, że właśnie masz takie plany, że po prostu poczułaś coś więcej podczas właśnie spotkań takich związanych stricte z Bogiem? Mhm. Może nie skrytykowana, ale taka osamotniona, że nikt mnie nie rozumiał i taka niezrozumiana, że dlaczego chcę poświęcić i chcę z większej miejscowości wrócić do mniejszej, że tam w sumie to mnie nic nie czeka. Właśnie wspominałaś przed naszym nagraniem, że w ogóle wspólnoty, taki udział w życiu duchowym, ale jednak właśnie w gronie ludzi, którzy wyznają te same wartości, jest dla Ciebie osobiście bardzo cenny. Dlaczego? Bo mogę patrzeć, jak inni budują swoją relację z Bogiem, mogę się umacniać ich świadectwami i też jak ja mam jakiś problem, no to oni zawsze są i zawsze mi pomogą i mogę do nich zadzwonić czy poprosić o to, że odpadł mi jakaś klamka w kuchni i poprosić o pomoc, żeby ktoś mi przykręcił, ale też o taką modlitwę i po prostu o takie bycie i wsparcie. To wróćmy do tego czasu, tej właśnie Twojej pierwszej wspólnoty. Udało się, trafiłaś tam, a jednak trafiłaś do Warszawy, więc gdzieś ta droga jednak poszła w drugą stronę. Tak, bardzo dużo się w tej wspólnocie nauczyłam i bardziej doświadczeni ode mnie osoby gdzieś wyczuły, że Bóg mi coś pokazuje, że mam jakieś obrazy, że Bóg chce przeze mnie mówić i że to, co mówi, to się później dzieje. I byłam na kolejnym kursie i tam właśnie Bóg powiedział, że mam się wyprowadzić i pójść gdzieś, gdzie On mi wskaże i żebym po prostu dzieliła się gdzie indziej tym, co On do tej pory w moim życiu zrobił i jak mnie błogosławi i jak z Nim wygląda moja droga. Trochę czasu mi zajęło rozeznawanie i po prostu w pewnym momencie Bóg mi powiedział, że ja chciałam też trochę do Warszawy, bo też chciałam
wrócić na tą drogę naukową trochę. W mojej rodzinnej miejscowości nie miałam takich, nie ma tam uniwersytetu, więc bym nie mogła się w tym kierunku rozwijać. No i tak Bóg widział, że mam tą Warszawę w sercu, że tutaj będzie mi najłatwiej. I po prostu w pewnym momencie na modlitwie dostałam słowa, że pobłogosławię Cię, dokądkolwiek pójdziesz. I już wiedziałam, że Bóg daje mi wolną wolę i mogę wybierać, tak, co chcę. Więc po prostu w niedzielę się spakowałam i w poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku przyjechałam tutaj. Nie powiem, że mama się do mnie przez cały tydzień nie odezwała, bo to było dla niej też szokiem. To było bardzo odważne z Twojej strony. Tak. I w sumie już od któregoś tam, od początku lipca, lutego już pracowałam. Także też 2 tygodnie takiej aklimatyzacji i bardzo szybko poszłam do pracy. Uczęszczałam online na te spotkania tej mojej wspólnoty jeszcze z Gorzowa. I tam gościem był Michał Nikodem, lider wspólnoty Hefsiba. I bardzo mnie pociągnęło to, jak on właśnie wtedy mówił o Bogu. Jak jego wspólnota wzrasta, no to poszłam właśnie do wspólnoty Hefsiba i tam przez pewien czas byłam członkiem. No i ze wspólnoty Hefsiby wziął się Syjon, w którym jesteś teraz. Tak. A ja chciałam zapytać Cię o ten taki temat, który no mam wrażenie, że jest bardzo ważny w Twoim życiu i w całej tej Twojej posłudze, w tej właśnie wspólnocie Syjon. Mówię tutaj o tej posłudze proroczej. Kiedy to się zaczęło u Ciebie? No to jeszcze się zaczęło właśnie w czasach w Gorzowie, jak byłam we wspólnocie Rema Christu i tam, tylko wydawało mi się, że to jest po prostu moja wyobraźnia, że ja, jak się modlimy, to ja mam w głowie jakiś obraz i jak u mnie te obrazy się ruszają, tam są kolory, to nie jest statyczne, to jest jakby taki film nawet w mojej głowie, który się odtwarza, ale wtedy mi się wydawało, że to po prostu jest moja wyobraźnia, płata mi figle i że to nie mówi Bóg. A gdy zaczęłam gdzieś o tym mówić głośno, bo osoby mnie wręcz wyrywały do odpowiedzi, że nie mogę tego ukrywać, że to, co mówi Bóg, muszę mówić, bo On często mówi nie tylko do mnie, tylko do całej wspólnoty i mamy się wszyscy budować tym, co On mówi. No to już wtedy się zaczęło tak trochę, ale ja się trochę wstydziłam tego i uważałam, co ja taka mała Asia i mogę powiedzieć i taka, że to jest to moja wyobraźnia po prostu. Jak się zmieniło w takim razie to Twoje podejście? Co na to wpłynęło? Jak ktoś mnie zaczął prosić o taką modlitwę i jak mówiłam, co Bóg chce tej osobie powiedzieć i jak widziałam, jak ta osoba na przykład płacze, wzrusza się, jak się cieszy, jak mówi, na to słowo czekałam, na to słowo czekałem, no to wtedy mówię, tak sobie pomyślałam, kurczę, chyba rzeczywiście Bóg chce przeze mnie działać i tak kogoś podnosić, wspierać, budować, pocieszać, czasami też zachęcać, bo właśnie tak temu ma służyć proroctwo. No właśnie, bo trzeba zrobić takie rozróżnienie. Czasem gdzieś tam słyszymy, że ale jak to słowo prorocze? Więc kim jest ten współczesny prorok? Na czym to proroctwo polega? Myślę, że to ciągle jest to aktualne, co Święty Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian. Właśnie, że proroctwo ma budować, ma zachęcać, ma pocieszać i ma budować wiarę osoby, do której to proroctwo jest skierowane. No czasami proroctwo też takie powoduje, że ostrzega na przykład i że Paulina, może w Twoim życiu coś się złego wydarzy, ale jakby Bóg ci mówi, że masz zrobić to i to, więc unikniesz tego, co złe może się wydarzyć. Słyszałam właśnie taki przykład, że Bóg dał takie proroctwo, że będzie jakieś trzęsienie ziemi, ale powiedział, że ci ludzie mają uciekać z tego miejsca i ci, którzy uciekli, przeżyli i nic im się nie stało. Jak się słyszy takie różne wróżki i inne takie typu... No właśnie, bo to też może ktoś kojarzy po prostu, rzut oka, tak? To zawsze to jest takie, wydarzy ci się, złamiesz rękę, nie wiem, będziesz miał wypadek, coś takiego. A Bóg takich rzeczy nie przepowiada, nie prorokujemy o chorobach, ani nic. On chce dla nas dobrze i to właśnie ma być ku zbudowaniu i zachęceniu i pocieszeniu często. I tą posługą zajmujesz się właśnie w swojej wspólnocie. Tak. Na czym ona dokładnie polega? Raz w miesiącu, w pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się na takim wspólnym uwielbieniu przed tą posługą. Modlimy się o to, co Bóg chce czynić na tym spotkaniu. Jedna osoba modli się o kierunek spotkania i są 3-4 osoby, które modlą się o słowa poznania.
To trochę jest tak związane z tym darem proroctwa. I na przykład modlimy się i Bóg mówi, że na spotkaniu w czwartek będzie mężczyzna w wieku około 30 lat, w czarnym t-shircie i on zmaga się na przykład z bólami kręgosłupa i chce go uzdrowić. I prosimy wtedy, mówimy to słowo z wiarą i pytamy się, czy jest taka osoba na sali. Zgłasza się kilkoro mężczyzn i jest wtedy modlitwa taka wstawiennicza, gdzie ogłaszamy zdrowie nad tą osobą i jeszcze wtedy możemy też słuchać, co Bóg jeszcze do tej osoby konkretnie chce powiedzieć i jakie słowa skierować. I też chciałam Cię zapytać tak naprawdę, kto może zostać takim prorokiem, bo też z tego, co słyszałam, to są nawet jakieś kursy, tak, żeby pogłębiać taką właśnie posługę. Tak, tak. Ale też nie każdy jest powołany do tego, żeby gdzieś mówić to właśnie na dużej grupie osób. Myślę, że... Każdy prorok marzy o tym, żeby doradzać i modlić się za kogoś, nie wiem, za papieża Franciszka, czy za prezydenta, za osobę taką, czy doradzać liderom, ale myślę, że nie każdy też jest do tego powołany i niektórzy są powołani po prostu do takich lokalnych, służb, jak na przykład nasza wspólnota. Na pierwszym kursie, jakim byłam, to jeszcze właśnie w Gorzowie prowadził wtedy ksiądz lider mojej pierwszej wspólnoty i tam modliliśmy się po prostu o dary języków, bo tak naprawdę chyba większość takiej głębszej drogi zaczyna się od tego daru języków. Ja też bardzo długo na niego czekałam, 8-9 miesięcy się modliłam o to. I tam właśnie, na czym polega, uczymy się z pisma, na czym polega ten dar, jak nim posługiwać i po prostu jak prosić. I jest też modlitwa, i ogłaszamy słowa, które gdzieś tam nam się pojawiają, czy obrazy mówimy, bo Bóg może przychodzić na różny sposób. Ja na przykład ostatnio doświadczam snów proroczych i to jest dla mnie takie nowe, ale bardzo, bardzo niesamowite, jak przez różne symbole Bóg potrafi powiedzieć do mnie coś, co gdzieś tam nie potrafię w ciągu dnia usłyszeć od Niego. I jak Bóg przychodzi w śnie, kiedy ja jestem na śpiąco, kiedy mój umysł jest wyłączony i kiedy nie mam takiego zamroczenia swoimi emocjami też i uczuciami. A kolejnym takim kursem, na którym byłam, to jeździliśmy razem z członkami naszej służby do Kalisza. Tam Kościół Boży w Chrystusie organizował taką szkołę proroczą. I tam poznawaliśmy właśnie, jak może Bóg mówić, jak mówi przez nas i jak może działać też przez nas. No właśnie, to jak ten Bóg mówi? To jak mówiłam, na różne sposoby. Właśnie albo pojawia się obraz w głowie, tak jak u mnie trochę film, trochę w 3D, czy zawsze w 3D, zawsze w kolorach. Może też mówić, mogą pojawiać się sigle z Pisma Świętego, na przykład Mateusza 3,7, trzeci rozdział, siódmy werset. Może też po prostu pojawić się fragment z Pisma Świętego, na przykład, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać i takie przekonanie, że to trzeba powiedzieć o sobie tej i tej. Przekonanie w sercu, że podejść do tej osoby i po prostu przytul ją. No i ta osoba, jak kiedyś doświadczyłam czegoś takiego, po prostu potrzebowałam, żeby ktoś do mnie podszedł i przytulił. I właśnie na tej szkole proroczej podeszła do mnie Ola i mnie tak mocno przytuliła. Ja wiedziałam, że to Bóg mnie tuli do swojego serca. I ja wtedy tego właśnie potrzebowałam. I Bóg wie, czego potrzebujemy i postawi na naszej drodze osobę, którą się posłuży, żeby pokazać swoją miłość nam. Tak jak już wspominałam, też mówi przez sny i tego ja teraz doświadczam. Może też przyjść z darem tłumaczenia języków, czego ja też doświadczyłam kilka razy. Miałam takie doświadczenie, że słyszałam, że osoba się modli za mną w językach, a w mojej głowie maluje się obraz. I czuję, że ten obraz jest do tej osoby, że ta osoba sobie modli ten obraz, a Bóg mi po prostu werbuje tą modlitwę. To był początek mszy świętej, więc jak zaczęła się msza święta, ja szybko SMS-a, że jak będzie uwielbienie, stań za mną, bo Bóg chce ci coś przeze mnie powiedzieć. I ta osoba oczywiście stanęła, zaczęła się modlić. No i to było takie dosyć mocne proroctwo dla tej osoby. I ja tak jak ja to
po prostu pytałam się Boga, co On chce przez ten obraz powiedzieć i jak On mi mówił, no to mówię, Panie Boże, ale musisz mi dać znak, że to jest od Ciebie, że ja sobie tego nie wymyśliłam i jak ja mam tej osobie przekazać to, bo to są bardzo mocne słowa. I Bóg wtedy przyszedł w zapachu wanilii. I ja wiem, że jak potrzebuję takiego zapewnienia, że to jest od Niego, to Bóg daje mi poczuć wanilię i dla mnie Bóg pachnie wanilią. Albo czasami mam też takie poczucie, że są gdzieś przy mnie aniołowie, że trzymają mnie za rękę. I dzisiaj właśnie rano, jak się modliłam o mądrość, o światło Ducha Świętego, to po prostu czułam, jak ktoś w moje skrzydła mi dmucha taką siłę, że mam otworzyć swoje skrzydła i mam się nie martwić, bo Bóg tu będzie stał za mną i pośle swoich aniołów. I czuję po prostu Jego obecność w postaci aniołów. Też mam takie wrażenie, że tak jak też chyba wspominałaś, Bóg wkłada w nasze serca różne pragnienia, które po drodze gdzieś tam nam w życiu, nawet byśmy może czasem nie podejrzewali, że możemy tego chcieć, ale to jest po prostu dla nas droga. Jednym z takich pragnień było marzenie o balecie. Tak, tak. To gdzieś tam się zrodziło w zeszłym roku, w kwiecień, maj, czerwiec, no ale stwierdziłam, że, bo ja kiedyś tańczyłam i też miałam elementy baletu, ale to nie jest dobra historia. I tak trochę się bardzo zraziłam do tańca i moją ulubioną imprezą rodzinną to był pogrzeb, bo wiedziałam, że tam nie będzie trzeba tańczyć. Jakby czułam, że Bóg mówi, że muszę się tego pozbyć, że muszę przebaczyć osobom, które gdzieś tam mnie na tej drodze tanecznej skrzywdziły. I to moje właśnie takie pragnienie baletu gdzieś tam się zrodziło, bo to mi przynosiło taką satysfakcję i taką radość wielką. I zapisałam się na pierwsze lekcje. Szkoła się zamknęła po 3 lekcjach. Później dostałam słowo właśnie na szkole proroczej. Jedna pani do mnie mówi, że czy ja zajmuję się czymś artystycznym? Ja mówię, o nie, ja totalnie nie jestem duszą artystyczną, ani nic. Ona, ale na pewno? Ja mówię, tak, no ani nie śpiewam, ani nie maluję, totalnie nic. A ona mówi, bo wiesz, bo ja cię widzę, jak tańczysz dla Boga. I ja takie oczy. I ja mówię, no to ja już wiem, o co chodzi. Chodzi o ten balet, że to on złożył w moim sercu to pragnienie. I ja powinnam za tym słowem pójść i zapisałam się do szkoły. 4 miesiące chodziłam do tej szkoły. Ta szkoła również się zamknęła w grudniu, ale teraz trafiłam pod skrzydła cudownej Hani i 2 razy w tygodniu właśnie trenuję sobie balet. We wtorki taki balet, a w soboty chodzę na puenty, czyli to stanie na palcach. I kiedyś przeczytam takie zdanie, że tancerze baletowi chodzą na palcach tylko po to, żeby być bliżej nieba. I to mnie tak bardzo zbudowało i jeszcze bardziej umocniło w służbie i że to było Jego słowo. Chcę być blisko nieba, a dzięki temu jestem jeszcze bliżej. To jest piękna puenta tej naszej rozmowy, bo mam wrażenie, że do tego nieba ciągle mamy dążyć różnymi drogami i przez różne sposoby, więc być może ten taniec jest dla Ciebie też tą drogą, albo przynajmniej jedną z nich. Życzę Ci, żeby Twoja droga razem z Bogiem była piękna i była takim pięknym, tanecznym krokiem przez cały czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.